Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej sprawdza, jaki jest stan wiedzy Polaków o żywieniu i zdrowym stylu życia. W tym celu wyruszyliśmy na ulicę Warszawy, aby zadać kilka pytań przypadkowym przechodniom. Czym dla Pana jest zdrowy styl życia? Sen i sport. Na pewno zbilansowaną dietą. Ćwiczenia. Przede wszystkim częste spacery. Regularne posiłki i dużo ruchu. To jest sen. Odpoczynek, no wszystko w takich proporcjach odpowiednich, w miarę zrównoważonych. Czy zdrowe jedzenie może być smaczne i tanie? Nie wiem. Z tą taniością nie zawsze, ale też na pewno się da. Czy tanie, to nie wiem tak do końca. Ha, oczywiście, że tak. Skąd czerpie Pani wiedzę na temat żywienia? Zazwyczaj z internetu. Internet. Książek, z programów kulinarnych, no z internetu. Z internetu. Czy produkty typu light pomagają schudnąć? No prawdopodobnie pomagają bardziej niż produkty typu nie light. Słyszałam takie opinie, że właśnie produkty light są jeszcze bardziej tuczące. To znaczy tak słyszałem, ale sam nie jestem do tego przekonany. Nie, moim zdaniem jest to oszustwo. Czy jajka podnoszą poziom cholesterolu? Tak, zdecydowanie. Tak. Ja uważam, że nie podnoszą. Jem tylko jajka wiejskie, więc na pewno nie podnoszą cholesterolu. Bodajże tak. A ile ich można zjeść w tygodniu? Około 10. Słyszałem, że 2 jajka w tygodniu. Prawdopodobnie tak, no, ze 4 w tygodniu. Zdarzało mi się 60. 2 po 10. A co na ten temat może powiedzieć ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej? Zdrowa dieta może być jak najbardziej i tania, i smaczna. Asortyment produktów, jaki mamy aktualnie w sklepach, pozwala nam na przygotowywanie dań w różnej formie, która tak naprawdę uzależniona jest tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni i preferencji kulinarnych. Produkty light są szczególnie przeznaczone dla osób, które mają problem z masą ciała. Są one doskonałym uzupełnieniem diet redukcyjnych z zastrzeżeniem, że produkty light, skoro mają mniej kalorii, to nie znaczy, że można spożywać ich więcej. Zgodnie z wytycznymi dozwolonych jest 7 jaj w ciągu tygodnia. Jajka nie podnoszą cholesterolu ze względu na zawartą w nich lecytynę. Czego nie można jeść, będąc w ciąży? Myślę, że surowych ryb. Nie można jeść owoców morza, wątróbki. Nie mytych owoców, warzyw, na to trzeba zwracać uwagę. Na pewno surowego mięsa i surowych jajek. Czy kobieta w ciąży powinna spełniać wszystkie swoje zachcianki żywieniowe? Myślę, że nie ma przeciwwskazań. No raczej tak, bo to jest taki okres, gdzie tak naprawdę możemy sobie trochę więcej pozwolić, tak? Raczej nie. Myślę, że tak. Myślę, że wszystkie to jednak nie, bo są pewne rzeczy, które mogą szkodzić. Spełniam je w niewielkiej ilości. Czy kobieta w ciąży może pić kawę? Tak, myślę, że nie powinno to zaszkodzić. Tak. Wydaje mi się, że tak. Oczywiście w jakichś rozsądnych ilościach. W niewielkich ilościach ja piję. Czy kobieta karmiąca może się odchudzać? Raczej nie. Nie jest to wskazane, ale dieta powinna też być zbilansowana. Nie, na pewno nie. Kobieta karmiąca może być na diecie, wtedy na pewno szybciej wróci do swojej sylwetki sprzed ciąży. Czy picie bawarki zwiększa ilość pokarmu u matki karmiącej? Nie wiem, czy to nie jest mit. Tak, aczkolwiek niektóre kobiety nie lubią tego napoju. Kiedyś był taki przesąd? Nie. Czy niewielkie ilości alkoholu są dozwolone w ciąży? Myślę, że lampka wina może nie zaszkodzić. O nie, raczej nie. Na pewno i dla matki, która jest w ciąży. Żadne ilości alkoholu nie są dozwolone w ciąży, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie wpłynie na dziecko. Niektórzy uważają, że to pomaga, ale ja jestem przeciwnikiem tego, bo alkohol w ciąży szkodzi. A co na ten temat może powiedzieć ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej?
Żywienie kobiet w ciąży opiera się na zasadach prawidłowego żywienia wpisanych w piramidę opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia. Nadrzędną zasadą jest, by kobieta jadła dla dwojga, a nie za dwoje. W swoich posiłkach kobieta ciężarna powinna wykorzystywać te produkty, które są bezpieczne dla niej i dla dziecka, i produkty o najwyższej jakości odżywczej. Powinna wykluczyć takie produkty jak niepasteryzowane mleko i jego przetwory, surowe mięso, ryby, jaja, lody i produkty, takie potrawy z surowych jaj, brudne warzywa i owoce, także mocną kawę, herbatę i bezwzględnie alkohol, dlatego że żadna dawka alkoholu nie jest wskazana dla kobiety ciężarnej, nawet alkoholu niskoprocentowego. Zaleca się, by kobiety w ciąży nie spożywały alkoholu. Zarówno kobieta w ciąży, jak i kobieta karmiąca nie powinny się odchudzać. Już wprowadzenie zasad prawidłowego żywienia u kobiety karmiącej, karmienie piersią, powoduje, że waga, masa ciała kobiety unormuje się stosunkowo w dłuższym czasie, natomiast ta zmiana będzie bardziej stabilna. Nie ma takich badań, które potwierdzałyby, że picie bawarki zwiększa ilość pokarmu kobiety. Natomiast ważne jest, aby kobieta dbała o odpowiednie nawodnienie, piła od 2,5 do 3 litrów płynu dziennie, najlepiej, żeby to była woda. A jak zachęcić do jedzenia niejadka? Jakąś zabawą, oszukać ewentualnie. Myślę, że trzeba wymyślać bardzo ciekawe potrawy i wspólnie z nim to jeść. Dekorując na przykład potrawy, tworząc jakieś kwiatuszki czy zwierzątka. Oczywiście przykładem, bo to najgorzej, jak dziecko musi samo jeść. Czy w diecie dziecka należy unikać soli i cukru? Myślę, że unikać nie, aczkolwiek może troszkę w mniejszych ilościach, żeby też nie przesadzić. Oczywiście, że tak, bo soli i cukru powinniśmy dostarczać jak najmniej. Nie da się uniknąć ani soli, ani cukru. Trzeba podchodzić do tego po prostu z głową. Należy, bo są niezdrowe. Cukru, bo się przyzwyczaja do cukru. Sól jest szkodliwa, to znaczy w małych ilościach tak, ale nadmierne słodzenie soli nie to wszystkim szkodzi. Czy dziecku można podawać słodycze? W rozsądnych ilościach tak. Oczywiście, że można, ale w umiarkowanych ilościach. Nie. Można, ale myślę, że to też jest indywidualna kwestia. Wydaje mi się, że nie albo w małych ilościach, chociaż to jest trudne, bo mam dzieci i lubią słodycze jeść. Można, w wydzielonych, małych ilościach, ale oczywiście, dlaczego nie? Małe dzieci mogą jeść ser pleśniowy? Sądzę, że raczej nie. Nie, chyba nie. Raczej nie. Wydaje mi się, że tak. A co na ten temat może powiedzieć ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej? Bardzo ważne w żywieniu małych dzieci jest wprowadzanie zasad zdrowego żywienia od samego początku. Musimy uczyć maluchy, jak prawidłowo się odżywiać. Spróbujmy wprowadzać regularne pory posiłków, dzielić posiłki na ilościowo od 4 do 5 i unikać dodatkowych przekąsek pomiędzy posiłkami. Nie podawajmy dzieciom przekąsek, jeżeli nie zostały wcześniej zaplanowane w jadłospisie na określony dzień. Można dzieciom podawać słodycze pod warunkiem, że są one w ograniczonych ilościach, niecodziennie i odpowiednio jakościowo. Sery pleśniowe nie są zalecane w diecie dzieci. Ich młode przewody pokarmowe nie są naturalnie przystosowane do trawienia produktów w takiej formie. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na sól i cukier w diecie naszych dzieci. Nie mówimy tutaj tylko o tych składnikach celowo dodanych przez nas w trakcie przygotowywania potraw, ale wyjątkowo szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na te elementy w postaci dodatku do produktów przygotowanych w formie technologicznej, kupowanych na co dzień w sklepach. Jak widać, zdania na temat żywienia i zdrowego stylu życia są podzielone. W naszej świadomości wciąż funkcjonuje wiele mitów. Nie wiemy też, gdzie szukać sprawdzonych i potwierdzonych informacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest nowo powstałe Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Już dziś wejdźcie na stronę NCEŻ i poznajcie porady doświadczonych naukowców, lekarzy i dietetyków z Instytutu Żywności i Żywienia.